Okej. Zostałem z półotwartymi ustami, znaczy... Zostałem zdziwiony. Teraz pewnie mogę tutaj ściągnąć jajo. A tutaj mamy jajo lub piłkę. Idziemy z naładowanym naszym prętem. Bez żadnych skojarzeń. O, i kolejny truposz. Czyli mam znowu zmodyfikowany pręt, który gdzieś będę mógł włożyć. Będę mógł użyć tego mojego zmodyfikowanego prętu. Na czym? Nie wiem jeszcze. Na przykład na tym. Muszę podejść z tym do... Z tym zmodyfikowanym prętem. Nie z tym, który trzymam w ręku, a z tym, który... O, tutaj. Do serca muszę podejść i znowu włożyć go w to urządzenie. Tak jest. Nasieniowody. A jądra są raz, dwa, trzy... Też cztery jądra. O ile są to jądra, oczywiście. Szukam cały czas możliwości wzmocnienia pręta. O, proszę bardzo. I znaleźliśmy od razu trzeci punkt, w którym możemy dodać dodatkowe elementy do naszego pręta. Dobra, czyli teraz mam trzy zamontowane części na moim pręcie. Proszę, bez podtekstów. Więc chyba mogę już coś z tym zrobić. Udajmy się do wypustek jądrowych tutaj i zobaczmy, czy coś się zmieni. Coś, co spowoduje, że będę mógł zmodyfikować swój pręt. Wojtku, gdybyś był tak miły i powiedział mi, gdzie znajdę czwartą możliwość wzmocnienia prętu, to byłbym ci wdzięczny. Potrzebuję wzmocnić mojego pręta. Wyciągam taki długi pręt czyszczący. To jest pręt czyszczący i on wyczyści trupy. Przechodzę przezeń i dzięki temu wzmacniam pręt lub pręta. Obok tegoż... No, jakby nie mówić prącia, no. To jest zdecydowanie element falliczny tutaj. Mknijmy dalej, tutaj zapewne będzie możliwość zmodyfikowania w tym miejscu naszego pręta. O, i teraz części nie widać w ogóle. Ach, cóż za utrudnienie. Mam w pełni zmodyfikowany pręt, z którym udam się na dół, by wykorzystać jego niezwykłą moc do ściągania nasieniowodów, że tak je nazwę. I później z tymi nasieniowodami będę robić brzydkie rzeczy. Jakie? Jeszcze nie wiem, ale na pewno będą brzydkie. Och, Wojtku, to tą sprośność sami generujemy naszymi jakże niestosownymi czasami komentarzami. Głównie moimi, bo ja tu się głównie odzywam, wy piszecie, a ja mówię różne bezeceństwa, za które powinno być mi wstyd, ale wstyd mi nie jest. Tutaj jestem manipulator drążkowy, prętowy, manipulator prętowy. I proszę bardzo, wszystkie nasieniowody moszczą się w swoich miejscach. Tutaj rzeczywiście mogę wykorzystać mój joystick. Wykorzystałem joystick i drzwi stają przede mną otworem. Mogę wejść do środka i stać się potworem zapewne. Do toalety mi się nie śpieszy. Bardzo dziękuję za waszą troskę o moje sprawy urologiczne. Grubzini, witam wśród obserwatorów.